Cześć, tu Ania po godzinach. Witajcie w pierwszym odcinku, w zasadzie w prologu do sezonu 9. Już mamy 9 sezon w naszym Minecraft Teamwork z widzami oczywiście. Więc tak, zanim przejdziemy oczywiście do sezonu 9, to zakończymy nasz sezon 8, czyli ogłosimy zwycięzcę. Zwycięzcą został zwycięzcą został Dawid Kuol, który zbudował kino. Lećmy zobaczyć kino. Nie tak się lata. Kino jest tam. Dawid Kuol, który co to jest? Zbudował nam kino. Wszyscy pamiętają, jak wygląda kino, no ale jeszcze przypomnę. No i Dawid Kuol zwyciężył 17 głosami. Otrzymał 17 głosów i tym sposobem właśnie wygrał nasz sezon 8. Nie będziemy wchodzić, bo już to wszystko pokazywaliśmy, także kto nie pamięta, jak to wygląda, to może sobie pobrać sezon 8 i sprawdzić. W każdym razie za tę pracę właśnie Dawid Kuol wygrał sezon 8. Kto zdobył drugie miejsce? Livegames.pl za co? Za hipermarket. Za hipermarket, czyli za to tutaj wielkie. Zdobył drugie miejsce razem z Exequo, z Xirix Gaming. Za co? Za parking naziemny i dwupoziomowy. Czyli ta praca właśnie, którą tutaj oblatuję, i ten hipermarket zdobyły po 9 punktów. No i jeszcze trzecie miejsce zajęli Misiek i Szalona Ja za pracę numer 1, czyli budynek główny, czyli ten właśnie tutaj obiekt. Także gratuluję wszystkim, gratuluję zwycięzcy i gratuluję również pozostałym uczestnikom zdobytych punktów. No i teraz możemy przejść do sezonu 9, oczywiście. Sezon 9 to będzie kontynuacja, tak jak już wspominałam, jak rozpoczynaliśmy sezon 8, że będziemy teraz budować takie wielkie miasto. Tutaj w sezonie 7 było budowane zoo. Oczywiście możecie sobie wszystkie odcinki poprzednie obejrzeć i sobie zobaczyć co. W sezonie 8 było budowane centrum handlowe, czyli to wszystko właśnie, co tutaj mamy. No i teraz przejdziemy do sezonu 9, który będzie jakby połączeniem tych właśnie dwóch sezonów i każdy następny sezon będzie już połączeniem. Będziemy budować takie wielkie miasto. No i teraz w tym mieście nam brakuje lotniska, znaczy portu lotniczego, więc sezon 9 będzie poświęcony budowie portu lotniczego. I podobnie jak w sezonie 8, ja może przejdę teraz do sezonu 9 tutaj stąd, to się idzie przy tym płocie z gąbki i tam się dojdzie do sezonu 9, ale ja teraz przejdę na początek, czyli tam, gdzie się budzą nowe osoby, które po raz pierwszy wchodzą do naszej gry, i stamtąd pokażę, jak się idzie do sezonu 9. Także za momencik się pojawię. Ok, jesteśmy już tutaj w miejscu naszego spawnu, gdzie spawnują się nowe osoby, które wchodzą na nasz serwer. I stąd to jest oczywiście miejsce spawnu, które było w sezonie 7. Niestety coś mi się tutaj, w ogóle coś mi się dzieje, coś mi się tutaj porobiło i tabliczki się popsuły. Tutaj już poprawiłam, że jeżeli tutaj się zespawnuje nowa osoba, to do sezonu 8, czyli do centrum handlowego, pojedzie sobie tędy tutaj. No i tam się dostanie do sezonu 8.
A z kolei sezon 9 ma swoją własną dróżkę. I tak jak sezon 8 idzie pod ziemią, to do sezonu 8 jedzie się pod ziemią kolejką, to do sezonu 8 leci się górą. Także sezon 9, port lotniczy, tutaj się budzimy i sobie tutaj spokojnie idziemy do portu lotniczego, do sezonu 9. Tutaj wjeżdżamy, coś mi się haczy strasznie dzisiaj. Wjeżdżamy, tak właśnie specjalnie tutaj wjeżdżam, żebyście widzieli nowe osoby, żeby widziały, jak mają dotrzeć do sezonu 9. Czyli tutaj w górę idziemy. No i tutaj możemy albo biec, albo po prostu lecieć, bo oczywiście serwer jest, mapka jest na kreatywnym, także każdy może latać. No i tutaj sobie lecimy, oglądamy przy okazji z sezonu 7 ogród zoologiczny sobie, no i lecimy. No i teraz przechodząc już w końcu do tematu sezonu 9, tematem jest wybudowanie właśnie portu lotniczego. Pierwszą pracę oczywiście będzie mógł wykonać zwycięzca sezonu 8, czyli Dawidek Kuol. Już do niego napisałam i mam nadzieję, że mi szybko odpowie, czy ma czas, żeby budować, czy też woli oddać budowanie komuś innemu. Także jeżeli Dawidek Kuol będzie miał czas, to oczywiście on będzie budował pierwszą pracę, a jeżeli nie będzie miał czasu, to zrobię jutro w piątek głosowanie, znaczy zgadywanie hasła. Także wtedy ogłoszą, że jest do zgadnięcia hasło, no i pierwsza osoba, która zgadnie hasło, wtedy wejdzie także na serwer. Także sprawdzajcie jutro w piątek informacje, czy jest ogłoszony tak zwany wyścig hasłowy. Okej, o co chodzi w tym sezonie? Mamy tutaj wielki plac. Może go pokażę na mapce. On jest taki duży, taki o, także jak widzicie, tutaj jest całe centrum handlowe, a tutaj jest taki wielki plac. Także mamy ten wielki plac, no i na nim musimy zbudować port lotniczy. Będzie 8 zadań, tak podobnie jak było w tym sezonie, w 8, że było 8 prac do wykonania, potem jeszcze doszła 9, także tutaj też może coś mi się przypomni, że mogłoby coś jeszcze być w porcie lotniczym, ale tymczasem jest przygotowanych 8 prac i podobnie jak w poprzednim sezonie, każdy wykonuje jedną pracę i po kolei właśnie według tak zwanego harmonogramu, czyli że pierwszą pracą będzie wybudowanie pasa lub pasów startowych, to zależy od tego, czy osoba, która będzie budowała pierwszy obiekt, czyli albo zwycięzca poprzedniego sezonu, albo ktoś inny, czy będzie chciał zbudować jeden pas, czy więcej. W każdym razie pierwszą pracą jest budowa pasa lub pasów startowych, oczywiście z oświetleniem. Drugą pracą będzie wieża kontroli lotów. Trzecią pracą będzie hala odlotów, także jak, Boże, jak będziecie budować ten, jak ktoś będzie budował ten pas startowy, to nie tak, żeby tutaj zaraz blisko tego płotka, albo gdzieś tam blisko któregoś płotka, tylko tak jakoś, żeby jeszcze się zmieściły pozostałe obiekty, które będą wymienione oczywiście w opisie do filmiku. Także trzecim obiektem będzie hala odlotów, czwartym obiektem będzie hala przylotów, piątym obiektem do zbudowania będzie część handlowo-restauracyjna, no to zawsze musi być i w centrum handlowym była taka część i oczywiście w porcie lotniczym również musi być taka część, również musi być, to będzie szósta praca, parking samochodowy, no i muszą być, to jest bardzo ważna rzecz, jako siódmy obiekt to będą hangary lotnicze, te takie, że tam można sobie naprawiać samoloty na przykład, czy tam je myć, czy coś takiego, no i ósmą bardzo ważną
rzeczą w porcie lotniczym są hangary obsługi lotniska, czyli na przykład straż pożarna, czy tam jakieś odśnieżarki, czy coś takiego. Oczywiście, jeżeli ktoś buduje pas startowy, jeżeli ma ochotę, to może zbudować, jeżeli nie ma ochoty, to nie musi. Jakiś tam samolocik stojący, czy coś takiego, czy taki w hangarach obsługi właśnie jakąś tam ciężarówkę straży pożarnej, czy jakieś coś takiego. Także dodajcie od siebie też coś, ale właśnie główne zadania są wymienione. Także pierwsze zadanie będzie wykonywał Dawidek Kuol, chyba że napisze, że nie może, to wtedy ogłoszę jutro wyścig hasłowy, także zwracajcie na to uwagę. No a następne zadanie już potem będzie trzeba zgadywać hasło, tak jak w każdym innym przypadku. Także na dzisiaj tyle. Jaki jest teren, widzieliście, jak się dostać do sezonu 9 ze spawnu, widzieliście. No i to ja w sumie kończę. Jeszcze raz gratuluję zwycięzcy i tymczasem czekam na odpowiedź zwycięzcy i w razie czego sprawdzajcie jutro, czy gdzieś tam na Facebooku, czy na blogu są informacje, że jest wyścig hasłowy. Także do następnego razu. Oczywiście za tydzień będzie pokazana praca pierwsza i wtedy będzie już wyścig hasłowy do tego, żeby robić pracę drugą. Także tymczasem trzymajcie się, pa, pa!